Jest. Możecie mi wierzyć albo nie, ale to z 30 kiloważy. Profesjonalnie zabezpieczył. Otwieram to już. O, chwilkę. O nie, odwrotnie mi napis wydrukował. Wróć, mój błąd. Źle to położyłem. Szafeczka My Garage. No już pięknie to wygląda. Nie wiem tylko jak ten blat przyczepić. Może jak prawdziwy tirowiec, tym to złapię. Chyba, że ma ktoś jakiś fajny pomysł. O tym nie wiedziałem, to jest jakiś gratis. Tu też nie wiem co jest w sumie. Pierwszą rzecz jaką zrobię na tym pięknym stole. O, tu już mam klepki. Zrobimy z tego piękny zegar. Cyk, cyk, cyk. Coś takiego. A reszta pójdzie z nierdzewki. O, nie wiem czy z tego coś nie zrobię. To jest takie przepiękne, jakby by pasowało. Tu trochę drewno, tu z tyłu trochę nierdzewki. Będzie nice. Dobra, zobaczymy czy działasz. Tu jestem, ziomeczku. Będziesz mnie śledził? Patrz, śledzi mnie. Ja teraz przechodzę tutaj, a on idzie za mną. To jest taki gimbal, będę nim nagrywał. Włożę sobie tam telefon i po prostu nie będę musiał z ręki jechać już. Cyk, góra, dół. O, super, super wyszło. No i mikrofon, bo pisaliście, że nagrywam nieprofesjonalnie. No to dostałem taki prezent. Teraz będę profesjonalny. To się wtyka w telefon, to się przytyka... O-o. Dobrze, że nie tam wciąć dziurę, co? Dobra, ale futerko to mi się do czego innego przyda, bo już mam pomysł. Zmieniłem na takie mniej cringe'owe. Jak dla was się to podoba? O, trzeba sobie pomagać. Ja wymienię wężyk, a Karolinka naprawi mi spodnie taką naklejkę. Tutaj się naklei i będzie git. Tu jest klej. Dlatego naklejka, taka nazwa. Kotku, ja już naprawiłem, twoja kolej. Ja nie mam czasu teraz. Najlepiej, teraz czasu nie ma, ale tu coś już przyniosła, będzie działać chyba. No i dobra, okablowanie gotowe. W Golfie 1 jest dużo łatwiej, bo jest to podpisane tutaj z tyłu. W Golfie 2 trzeba troszeczkę bardziej kombinować. Kolory będziemy już też mogli zmieniać. Na przykład zielone podświetlenie. To później ładnie ubrane będzie. I tu wam tylko pokażę plus i minus. I to tyle. Trzeba tylko troszkę skrobnąć, bo to leżało. Teraz będzie dobrze. No i zegar ożył. Teraz będzie pokazywał właściwą godzinę. Jeszcze tylko zatankujemy do pełna. Tutaj na dole tą wskazówkę ruszymy. Tam u góry może jakąś temperaturę zmienimy. A z tyłu oczywiście jakiś sexy podświetlany włącznik zrobimy. Żeby było przepięknie. Musiałem na chwilę wyjąć. Nie wyjąłem tego co trzeba. To miałem wyjąć. Tu chciałem zatankować. Trzeba uszkodzić tą wskazówkę tak, żeby wyglądało, że jest zatankowane. Jeżeli myślicie, że łatwiej jest coś uszkodzić niż naprawić, to nie zawsze właśnie tak jest. Tu nie ma nawet dojścia. Nie mam jak tego uszkodzić, żeby było przepięknie. Bo co, zrobię tak wskazówkę. Jak zrobić, żeby ona nie wracała? Tu było łatwo na prędkościomierzu, bo przekręciłem to tyle razy, że pękła sprężyna i już nie trzyma. Bo tu było łatwiej. O. Gdybyście potrzebowali coś uszkodzić, piszcie na priv, akurat w tym mam dużą wprawę. Już dwa śrubokręty tam mi wpadły. Super, kratka, bardzo ją lubię. Już zaczęła mnie trochę irytować. Zaraz to skleję takim klejem, przecież pianka mi się już skończyła. Grunt to dobrze coś złapać. Jak już dobrze złapiesz, to wiadomo, że nie puścisz. O, wychodzi. Dobra, koniec nagrywania. No i potankowane, teraz tylko zagotować wodę i jedziemy dalej. No i dobra, na dzisiaj koniec. Idę do Karoliny. Ileż można siedzieć w garażu? O, nowe budki przyszły, spokojnie, szef odda, tutaj po prostu taniej w Polsce, to po co w Norwegii kupować? I paragon wystarczy, bez fakturki. Widocznie dobrze mi z oczu patrzy. A to tutaj pójdzie do odzysku, bo to nie jest w ogóle tutaj potrzebne, a jeszcze milion razy mi się na pewno to przyda. Taki przyda się. To też tam wyląduje, jak tylko to wyjmę. Jednak jedną ręką to nie wszystkie rzeczy robi się przyjemnie. Kurde, drzwiczki mi się ciągle otwierają. Chyba to naprawię. Działa. Szafa, czemu akurat takie zegary ciągle? Co to za zwłoczenie? To wpisz sobie nazwę, jak się nazywają zegary od Golfa 1. Wszystko się okaże. Możecie napisać w komentarzach. Zawsze, ale to zawsze, odkąd tylko pamiętam, zastanawiałem się, co jest w środku, w takiej lodówce, że to w ogóle
działa, ona tak dziwnie burczy czasami i tam gdzieś zimno daje, czy tam powietrze daje, dokładnie nie wiem właśnie jak to działa. Jakaś dziwna kostka jest. Nie wiem tylko jak to rozebrać. Wydaje mi się, że będę musiał użyć tutaj flexa. Zaraz to rozetnę. Chcecie zajrzeć do środeczka? Tam się definitywnie coś rusza, tam coś jest. No, no i weź nie zajrzyj. Idziecie ze mną? Chodź, 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 chodź. Także nie byłbym sobą, gdybym tam nie zajrzał i jedziemy z koksem. Ale to już zobaczę, czy to w ogóle się uda. Jest opcja, że to się nie uda. Tam jest chyba jakiś olej. Jak to mnie chlapnie, na wizji tego nie będę robił. Was rana jak śmietana. Jak zmienić kolor? Zaraz zobaczymy. Jak ziomeczki się dla was to podoba? No i dobra, teraz tylko to dociąć. Podkąt prosty. Tutaj sobie już zmierzyłem wcześniej, postawiłem kropeczkę. Postawiłem kropkę nad i. Aż ty. Ciach. O, tak będzie wyglądało cięcie. Różnica między cięciem metalu a plastikiem jest taka, że plastik trzeba ciąć powoli, a metal można szybko. Nie każdy lubi powoli. A, to mogę wysłać komuś, kto ma Golfa 1, jakby ktoś chciał, to piszcie na priv. Dogadamy się. To jest zabytkowe auto, wiem, a mi to już niepotrzebne. Niestety tutaj ciąłem letko za szybko i no trzeba to skrobnąć. O, jeszcze nie chcę odejść. To nie są takie proste rzeczy, że bierzesz sobie diaksa czy tam flexa i ciach i już. O, udało się. Twierdziłem jeszcze, że dla dobra ludzkości, dla dobra ogółu, to jest zbyt brzydkie. To będzie ładniejsze. Dobra, odmierzone. Do takich rzeczy tylko złota rakla. Bądź co bądź, jest to zabytek i szacunek się należy. Tak? Jak się ktoś nie zna, to warto zacząć sobie w płaskim miejscu, czyli tutaj na tej krawędzi, ale że ja już troszeczkę rzeczy okleiłem, to zacznę sobie, gdzie mi się tylko podoba. O, super, położę tą folię i wiem, że będzie dobrze, mimo że trzeba wiedzieć teraz, gdzie dotknąć. O, bo tu zmarszczka się chciała zrobić, no ale się nie zrobiła. O, super, super ci to wychodzi, Pawełku. Wiem. Teraz tylko wszystko dociąć. Tak, jest to już oklejone. Szybko poszło na wizji, na żywo, online. No, a teraz tylko ucięcie, czyli to coś, co jest najpiękniejsze. Dwóch otworów, które wyglądają tak jak nazwa tego licznika, czyli jak coś okrągłego, fajnego, co fajnie można sobie docinać, dotykać. You know what I mean. No, jedziemy sobie z tym koksem. Pierwszy otwór docięty. O, tu można tak jeszcze głębiej sobie wejść. Jedziemy z drugim. Drugiego zrobię inną metodą. Będę tym kręcił naokoło. O tak. O. I zobaczcie, o ile przyjemniej się docina. Autami ciężko się kręci, więc to łatwiej robić. No i czy nie jest to jakby piękniejsze? A no jest. No i dobra, montujemy cycki. Tak, to jest nazwa tego licznika. On się naprawdę tak nazywa. A dlaczego? No bardzo łatwe to jest, przecież on tak wygląda. O, cztery śrubki, tak, było ich trochę więcej, ale nie wszystkie są potrzebne. Dobra, dam 5, w sumie było 5. O, to nie jest krew chyba. Momencik, muszę kończyć, coś tu się wydarzyło. A, dobra, to był ten marker. Już się wystraszyłem, że się wykrwawię. I odwieczne zmartwienie ludzkości, co jest lepsze, DeWalt, czy może jednak Milwaukee, czy tam Makita. To tak jak Scania i Volvo. Wiadomo, Volvo najlepsze. O, pierwszy otworek wam nagram, a resztę zrobię już poza kamerami. O, tyle. Super, że nie zamontowałem nic do góry nogami, jak ostatnio. Teraz wsadzamy to w otworek. O, super, zaraz wejdzie. Tu trzeba troszeczkę cierpliwości poświęcić więcej, bo to jest dopasowane na styki, tyki, na narkotyki. No i czasami tak mam, że nie wiem, jak głęboko wsadzić. O, niby już weszło, ale jakby tak się przysadził, to chyba jeszcze by tam... No, idzie. Dobra, głębiej. O, zaczyna to jakoś wyglądać. A, zapomniałem wsadzić od tyłu żarówki. Teraz już będzie trochę kłopot. Nie wiem, czy jeszcze raz nie wyjmę, żeby dobrze wsadzić. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Odwaliłem numer stulecia, czyli zapomniałem żaróweczki, która nie będzie zbytnio potrzebna, ale w sumie ją chyba wsadzę. Jak będzie ciemno w garażu, to będzie takie fajne namierzanie, gdzie jest zegar. A to zrobiłem specjalnie pod takim kątem, że tu wchodzi mniej,
tutaj więcej, on tak bardziej jak w aucie właśnie leży. Instalacje i LEDy sobie przygotowałem w poprzednim filmiku. To wszystko teraz ładnie tutaj wejdzie, ale to już chyba w oddzielnym filmie pokażę, bo mam trochę roboty, muszę iść i nie mógłbym dodać tego TikToka, bo nie wiem, kiedy w sumie to skończę. Chociaż wstępnie w sumie mogę Wam pokazać, zastosuję o taką listwę, poprzycinam ją ładnie, tak jak tutaj poprzycinałem i to będzie tak trochę świeciało jak to, ale nie do końca tak, ale trochę tak. No i zegar jeszcze będzie chodził, a na razie stoi. O, muszę zatankować, coś tu się stanęło. Tak miało być. Zatankowane. No ale niestety wszystko wymaga czasu, teraz to trzeba złapać, wiadomo na co. Także jeszcze zabiorę Was na chwilę tu do tyłu, ażeby tutaj wpsiknąć co nieco. O, super. I to już tak zostanie na zawsze. Tego się nie rozbiera. Tu od strony licznika, no to w ogóle nic nie będę robił. Tylko tam będę robił. Dzisiaj będzie ręczna robota. Nie każdy lubi, ale dzisiaj bez elektronarzędzi polecimy. Powód jest tylko jeden, ale bardzo ważny. Ale nie zdradzę go. Małe śniadanko i do garażu. Trzymaj kawusie. Z kątami łatwo się rozprawić, jak się ma kątomierz. I nie musi być długi, bo tam ktoś pytał, że mam za krótkiego. To nie jest tak. Długość nie ma znaczenia. Przecież pytałem żony. Jak to mówią, rachu, ciachu i po strachu. Co, zrobiłbyś taki kąt dewaltem? Wątpię, bo się to przegrzewa i trzeba polewać wodą albo nawet alkoholem jakimś, denaturatem. A tutaj ręczna robota i co? Nie ma przebarwień. Wszyscy mamy źle. Ciasno weszło, tak jak lubię. Zobaczcie, tu trzeba trochę nacisnąć, żeby to weszło. O, i tu. O, super. Bez żadnego kleju to się trzyma. Jak dobrze wymierzysz i dobrze wsadzisz, nie brak kleja. A jeszcze tutaj w ramach małego pochwalenia się, że prostokąt jest prostokątem i wszystkie wymiary właściwe, to z drugiej strony też bez kleju się trzyma, czyli kąty złapane, ale jestem zdolny. Dobra, robię dalej. Dariusz napisał. Ten kątownik sam w sobie kąta nie ma, a ty się nim sugerujesz. Marketowie za 5 zł to można w buty wsadzić. Powiem ci, że niewygodnie by ci chodziło. To jeszcze nie jest skończone, bo sobie trzymam rączką, ale zobacz, kąt jest. Jak to mówią brzydkiej baletnicy, to jej rąbek u spódnicy. Chodzi o to, że narzędziem za 2 złote nawet coś zrobisz, bo kupujesz sobie taką poziomicę i ją sprawdzasz. Czyli tak jakby nawet kalibrujesz. O, w jedną stronę pokazuje tak i wtedy zamieniasz. Ona musi pokazać to samo. Ona może kosztować 2 złote, a pokazywać świetnie. To jest tylko kijek z wodą i ta kropka ma być na środku. Tak samo jest z takim kątomierzem. On tutaj jest regulowany. Wszystko możesz sobie sprawdzić. Tak samo jest z taką piłą. No tu ustawiasz sobie niby kąt 0, ale ty możesz sobie sprawdzić, czy on faktycznie taki jest. W sensie, żeby na równo uciąć, a może być krzywo, a może być prosto. Ty musisz to sprawdzić. Ale pocieszę cię, tylko raz ustawiasz taki kąt. Tylko raz ustawiasz tutaj to na poziomnicy, tylko raz wszystko robisz, jest dobrze, nie musisz 2 razy. A później już lecisz, tak jak driftuje się, lecisz bokiem i nie patrzysz na nic. Oj, dawno nie robiłem takiej precyzyjnej roboty, już zapomniałem jak to jest, co do milimetra się starać, o każdy, o wszystko. Pięknie. Jeszcze tylko autograf, odręcznie, uwaga, na żywo, żeby nie było, że to jakaś podróbka. I towar gotowy. Szafeczka, tu, że oryginał, takie ry, 2024 MK1. Proszę bardzo. A tu zrobimy jeszcze, bo to takie były dziurki, ja nie lubię marnować towaru. Zrobimy, że to tak chciałem. Nie ma drugiego takiego. Trust me, nie ma drugiego takiego, bo to jest renko dzieło. Moje renko to było zrobione. O, tu zielone, elegancko tego pi... A tu przyszedł już kolejny zegar, teraz z Golfa 2, tu jest z Golfa 1, który dla Was się bardziej podoba. Kolejny zrobię jeszcze bardziej profesjonalnie, bo sobie zamówiłem taką tarczę, która jest i do metalu, i do drewna. I nie będę musiał jej ciągle zamieniać, żeby trochę pociąć to, trochę to. Wszystko jedną polecę. Zobaczymy, jak to się w ogóle sprawuje. Tym razem oprócz zatankowania i żeby się woda gotowała, to myślę, czy tutaj nie zrobić 7777 albo same 9, jeszcze zobaczę. O, tutaj troszeczkę mam tylko zatankowane paliwa, ale woda się gotuje, bo on jedzie 170 na godzinę. Zainwestowałem kupę pieniędzy w nowy kątomierz, bo pisaliście, że ten za 5 zł on dobrze nie mierzy. No to mam teraz taki za
Troszkę droższe. Chociaż nie było źle, ja sobie tak z kątami radziłem, jak i z kalibrowaniem tego ziomeczka. No ale dobra, jest trochę brzydki, wymieniamy. No i dobra, robimy szablon. Dolna część siedzi. 3, 2, 1, 0. Delikatnie to zaczyna wyglądać. Czary mary, zmieniamy zegary. No i dobra, jeszcze tylko oponki wymienić na zimowe i do domu. Trzeba tylko dopasować. Jedna spadła tutaj. No i zrobione. A co je łączy? Napęd na tył. Szafeczka bawi i uczy w dzisiejszym odcinku, jak podłączyć diody, ażeby świeciły sobie na 12 V, volt czy tam, i na przykład tutaj sobie świeciły. Na necie jest dużo filmików i owijania w bawełnę. Żeby się coś dowiedzieć, trzeba dużo obejrzeć, a u mnie będzie króciutko. Lewa nóżka, krótsza i zawsze w lewo, to jest plus. I łączycie wszystko, co obok siebie. Wcześniej oczywiście taka dioda, tu idzie plus, dotyka diody, później wychodzi na lewą nóżkę, krótszą, później ta długa się styka z krótką, później kolejna długa z krótką, później znowu jest długa i wraca do minusa. Tada! Pamiętajcie, nie róbcie tego zębami. Są specjalne narzędzia do obierania. Ja kiedyś zrobiłem zębami, żałuję do dziś, ale nie powiem dlaczego. Najpierw pokażę na jednej diodzie. Plus. Później takie coś. Nie będziemy tu omawiać szeregowo czy liniowo. Niektórzy właśnie nie wiedzą, co to znaczy i po co im to wszystko. Wystarczy, że pokażę. Gdzie jest krótka nóżka, tam plus. Wcześniej takie coś. Też nie musicie wiedzieć, jak to się nazywa. Zresztą tego w zestawie jest pełno, nawet jak pobłądzicie, no nic się nie wydarzy, po prostu to się nie zaświeci. Chyba że diodę odwrotnie podłączycie i bez tego, no to się spali. Ale diod też możecie sobie dużo kupić. Taki zestaw kosztuje na przykład 30 zł. Wyłączniki też jakieś śmieszne tutaj. No tutaj już dłuższego opisu nie trzeba, po prostu zobaczcie, jak to wygląda. To jest bardzo łatwy, zbudowany układ, przeze mnie osobiście przed chwilą go zbudowałem i teraz spróbuję dotknąć. O, teraz mi się łatwiej udało, bo tu sobie zaczepiłem. Taki ze mnie bob budowniczy dzisiaj. I zaraz to wejdzie tam. Muszę tylko wkleić jedną rzecz i wam coś pokażę fajnego. Bo ta blaszka mi wypadywała. Teraz siedzi ładnie. No i dobra, 3 diody dałem na jednym układzie. Trochę na kamerce to słabo widać, bo trochę oślepia kamerkę tak jakby. Ale wygląda to tak jak w oryginale. I 3 kolejne dam takie mrygające, czyli od kierunkowskazu. A, ta od wody też miała mrygać. Dobra, i od świec żarowych też będą mrygały. Tu się troszkę pomyliłem, ale w sumie naprawię to. Dobra, już naprawiłem. Ona miała być od akumulatora. Przesunąłem tylko. A teraz ta będzie mrygała od wody. Tu zielona od kierunków i żółta od świec żarowych. Tego troszeczkę nie widzicie, bo blaszka mi zginęła, ale tu jest. Będzie sikalafo. Dobra, kończymy poradnik, już wiecie jak robić. Ale ja jeszcze jedną rzecz wam pokażę, bo to jest po prostu fenomenalne. Wyciągam prąd. A one dalej świecą i to bardzo długo będą świecić. Raz, dwa, trzy. Możecie liczyć razem ze mną, ale to będzie bardzo do długo. O, jest tyle. Niektórzy dłużej wyprzedzają niż te żarówki świecą. A jeszcze taka ciekawostka. W ogóle to wymyśliłem, że zrobię to taniej na buzerze niż na przerywaczu. No przerywacz oczywiście też mam, ale przerywacz kosztuje taki regulowany 2 dyszki. I wolałbym go nie wsadzać tutaj. Zrobię to na buzerze, odłączając po prostu głośnik. On tak sobie robi pip, pip i one będą wtedy mrygać. Zobaczymy, czy to wyjdzie, ale no zaoszczędziłbym parę złotych. Ciekawostka numer 17. Żarówka ze światłem i dźwiękiem. Ona ma to w sobie. A tak znalazłem w pudełku, jak tutaj szukałem tego, mówię, też wam pokażę. Żeby... O, kamerka się przydaje, wiem ile w garażu wjechać. Na styk. No i nie mam warsztatu, żeby sobie pochodzić, jak auto stoi. Ale tak mnie coś korciło na lewej stronie zrobić, to tu bym sobie mógł podejść. Nie, na środku.